witam wszystkich po raz kolejny. Jesteśmy teraz na etapie montażu blaszek, nakładek na bębny w BS-ie. Także tu Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tu są te blaszki, ale jest jeden mały problem. Problem mianowicie taki, że troszkę źle wycyrklowałem. I żeby teraz było ok, nie ma z tym dużo roboty. 2 mm muszę je zeszlifować. Właśnie o 2 mm wiesz, to dużo. I jak się bębny dwa obracają, po prostu one się praktycznie na styk przechodziły, nawet delikatnie potrafiły się przetrzeć. Także tutaj tak to wygląda. Po prostu jeden jest na jeden bębnie, drugi na drugim, i jak wracały, potrafiły się musnąć. Dopiero jak rozebrałem klepiska, już Wam pokazuję. Dobra, dopiero to wszystko było widać na łączeniu. Czyli tego tu przy przykręcaniu. Potrafiły się one na styk przejść albo smygnąć. Dopiero jak zacząłem dokładnie przypatrywać się tutaj na niektórych, bo jednak to zawracę, w tej chwili jest wszystko na zero zrobione. Także tutaj to jest główna przyczyna, czemu coś takiego się dzieje. Także mam potresowanych parę sztuk kolejnych i biorę się za szlifowanie. Czyli szlifereczka. Tak to wygląda. Równiuteńko, każda jedna sztuka wychodzi. Mam 3. Jadę teraz kolejne sztuki. Haci! Haci, bandyto, chodź tu! Chodź tutaj! Już! Tu masz siedzieć. Co za nią? Siedź! Siadaj! Siadaj tutaj! Siadaj, powiedziałem. Siedź tu. No, nie będzie, jak zwykle nie słucha. I tak o, na razie 4 sztuki szlifnęłem, jak widzicie. I biorę się za, ale można powiedzieć, za montaż. Sobie troszkę tutaj robię w ten sposób. Raz. I tak o. Ten zestaw i jeszcze jeden zestaw to będzie taki. O. Śrubki montuję w dwóch zestawach. Mianowicie tam, gdzie jest u góry otwór niewybity, montuję śrubkę krótszą. Tam jest trójka blacha z ciasnym otworkiem, także będzie na zero. Tu gdzie wytarte jest, nie jest fasolka, bo to rozgięte, daje dłuższą śrubkę. Są to śrubki ogólnie jedna i druga, to jest klasy 10-9. Tylko że tu gdzie daje dłuższą, gdzie bardziej wygięte, daje jeszcze taką podkładkę raz powiększaną. Z tego względu, że żeby po prostu podciągała te wszystkie nierówności. I do tego zakładamy takie oto samokontrujące nakrętki. Ja się biorę za przekręcanie tego wszystkiego. O, tu trzeba wejść dobrze. O, jest aku. I tak to wygląda. Kluba krótka. Śruba krótka. O. I na tym zasadzie. O. Tam jest ciężko złapać, dlatego daję tam śrubkę, a przyłapuję o tym. Dobra, teraz taką dokładam tą śrubkę dłuższą,
Ta jest akurat nie jest wygięta, tak jest, ale zawsze to lepiej dla ciągnięcia taka podkładka. Tu jest też słabszy materiał wytarty. I to wygląda w ten sposób. Biorę sobie aku z bitem. Na dół pójdzie dokręcane, ale wstępnie do oporu je dokręcam. Czyli najpierw tą sobie z tego złapię. O! A co to się zadziało? Ktoś tu mi już coś ruszał. No ale później wszystkie będę jeszcze raz kontrolował. O. I tak to by wyglądało. I bierzemy kolejną. Najpierw krótka. I nakrętkę. Nakładka. I tak wcześniej. Dziówka. Tutaj trzeba wcisnąć. I wersja numer 2. Czyli taka trochę dłuższa. I podkładka. Czyli taka. O, i dokręcamy. Co do dzisiejszego dnia, już mamy popołudniowe godziny. Miałem się za to wziąć rano ogólnie. O, ale mówię, rano było sianie nawozów na przeżyta i jeszcze na dodatek wymiana olejów z silników Renault. Także olej jest w Renówce już wymieniony. Już raz tylko muszę zmierzyć, bo stoisz na obiadku. On już stoi w tej chwili. Czeka, aż cieknie do końca olej upalony po zalaniu. I sobie zaraz to jeszcze sprawdzę. Dobra, tu się wraca chyba. O, nie wraca. O! I tak będą dokręcane jeszcze. Później wszystkie wezmę markera, będę znaczył, które dokręciłem. Będziemy wtedy dokręcać do oporu. I tak w sumie za każdym razem teraz tak to kręcę. Czyli śruba, wersja krótka. I nakrętka. I gdzie mam w miarę taki dostęp. Muszę za bardzo nie przesuwać. I dajemy następny. Tam dużo osób ogólnie zadawało pytanie, czy będę to wyważał. No wyważał raczej nie będę, z racji tego, że były one zużyte. Jak było nowe, może było wyważane. Chociaż nie spotkałem się nigdzie z ciężarkami, może gdzieś od wewnętrznej części, może łapkę dokładali, nie wiem. Nie spotkałem się z tego, ale tego wam powiem. Są wytarte więcej, są zagięte, są mniej wytarte. Także bicia to wcześniej nie miało. Myślę, że nie powinno mieć w tej chwili też żadnego bicia. Ale wstępnie, to jest na łożyskach, pas zdjęty jest. Wstępnie mogę zawsze to wyważyć. Czyli przez zakręcenie, tu wiadomo, będzie wracać. A w tej chwili są łapki z jednej strony. Ale na takiej zasadzie, w razie tego,
mogę to wyważyć tak jak tutaj jest to zrobione. Także będę w tej chwili to tak wyważał, może jak wszystkie łapki przykręcę przez pokręcenie. W razie czego zawsze można nakrętkę dołożyć minimalnie na któryś elementach i wtedy to się wszystko zawsze doważy z tym jakoś można. Także ja się biorę dalej za robotę. Jeszcze pójdę sprawdzić przy okazji olej w ranówce, jak to wygląda. Tak jak to wygląda w ranówce, o, kołami skręcony i tak o. Nie wiem, czy dobrze patrzę na bagnet, ale według wszystkich ciężarowych bagnetów i tak dalej, wydaje mi się, jest w tej chwili podgórny stan olej. Jeszcze raz, nie wziąłem szmatki, zaniosłem, dokręcamy i odkręcamy. I mamy tutaj w tym miejscu, nie wiem, to jest, czy to jest minimum, czy też dopiero kratkowane, tu ma być stany te krateczki. Także kto wie, niech powie, czy te krateczki, czy od kreski do kreski. Ale jest w tej chwili po wymianie, olej jest wlany, także to jest wszystko ok. Także zakładam bagnecik, filterek nowy, filtranowski, OP647, łamane na 3. Także tak to wygląda. Dzisiaj włosianie nawozów, także nawóz rozsiany. Nie będę go na razie czyścił, bo na dniach zaraz znowu trzeba będzie siać resztę. No i tak to wygląda. Także na razie trzymajcie się. No witam jeszcze raz w tej chwili. No mamy dzień niedzielę, taki luźniejszy dzień. Luźny. Dla mnie to jest luźny dzień, niedziela. Ja nie robię nic w niedzielę. Pokażę wam tylko tu BS-a. Wszystkie nakładki są założone, w sumie nawet nie wszystkie, na jeden będę jak na razie. Tam były takie komentarze padały, jeśli chodzi o wyważenie. I wygląda to w ten sposób, że za każdym razem jak pokręcę, bęben zatrzymuje się w innym miejscu, także tutaj nie powinno być żadnych problemów z wyważeniem, przecież wszystkie nakładki przyszły takie same, dosłownie takie same, identyczne z lasera palone, no i nie ma z tym problemu, jest wszystko ok. Tu patrzyłem, że coś jest nie tak na tym drugim bębnie, ale akurat tutaj zapomniałem, są dwie łapki przykręcane, dlatego nie jest niewyważony w tej chwili, ale wiadomo, bębny się praca, wycierają się łapki, ale to w miarę równomiernie, także tego bębna wyważać nie trzeba. No okazało się, że fabrycznie był wyważany, jak był, można powiedzieć, nowy. O, jest wyważenie tutaj. Jest wyważenie tutaj. No, w tej chwili jak dałem wszystkie nowe nakładki, to myślę, że tego nie trzeba, nie ma sensu nawet kombinować. Także tutaj to jest jak najbardziej ok. Wszystkie śrubki, podkładki są przecież identyczne. Także nie ma co zbytnio kombinować.